Cześć ludziska, z tej strony Maksim1980. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek, tak jak widzicie na ekranie SBK09, czyli Superbike World Championship. Motocykli ogólnie tutaj na konsolę PlayStation 3 jest dosyć mało. Mamy tutaj serię właśnie SBK typowo, bo nie mówię tutaj o jakichś burnoutach, gdzie mamy dodatkowo motocykle czy kilku innych grach. Samochodówek jest bardzo dużo, motocykli jest tutaj mniej, jeżeli chodzi o wyścigi na naszej konsoli, także ja z miłym chęcią cieszę się, że wpadła w moje łapki. Gra jest dość stara, ale jak sami zobaczycie, nie jest źle wyglądającym tytułem. Posiada trofea. Jak widzicie, mamy tutaj jakieś ekstrasy, mamy tutaj multiplayer. Ja sobie wejdę tutaj do ekstrasów, zobaczymy co my tutaj mamy. Jakieś filmiki, jakieś inne pierdołki, dziewczyny. Umbrella Guild. Dobra. Jeżeli chodzi o mechanikę tutaj tego tytułu, ja sobie zagrałem z 10 minut wcześniej przed kręceniem tutaj tego filmiku i powiem wam szczerze, że gra się całkiem inaczej niż samochodówki. Zresztą zobaczycie, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj jakieś wyzwania, z tego co widzę, mamy tutaj mistrzostwa, mamy tutaj Race Weekend, Training i Quick Race. Ja sobie dam Quick Race. Nie będę tutaj kombinował, ale oczywiście mamy tutaj wybór naszego tutaj gracza, mamy tutaj różne motocykle. Oczywiście jest tego dość dużo. Dlaczego gra się inaczej niż w samochodówki? W samochodówkach klikamy w lewą stronę i od razu skręcamy, a tutaj tak naprawdę zanim nasza postać położy się z jednej strony na drugą, zresztą zobaczycie jak to w walce będzie wyglądać. Tak jak mówiłem, mamy tutaj trofea, grafika jak widzicie bardzo fajna, jak na tego typu starszy tytuł. Dobra, zasuwamy. Możemy stawiać chłopka, czyli jechać na jednym kole, ale musimy uważać, trzeba puszczać gaz, bo w tym momencie byśmy przeholowali. Tytuł nastawiony taki nie tyle na arcade, ale na trochę taką symulację, bo musimy tutaj redukować prędkość przy zakrętach. I jak widzicie, ja tutaj będę miał dość kiepsko, jeżeli chodzi z moim skillem. Tak jak mówię, 10 minut wcześniej tylko grałem, nie umiem się jeszcze przyzwyczaić, ale z tego co tutaj widzę, przypomina mi to bardzo serię Motorsport, jak dobrze pamiętam. Motoracer, sorry, z wcześniejszych konsoli. Tam też trzeba było się poduczyć sterowania tym wszystkim. I jak widzicie, dwa zakręty, które są za sobą, wymagają czasu w przeciwne kierunki, dlatego że w przypadku samochodu naciskamy lewo, samochód skręca w lewo, naciskamy prawo, samochód skręca w prawo, ale jeżeli my teraz właśnie leżymy na lewym boku, dajmy na to, i zaraz potem jest zakręt w prawą stronę, to zanim ta postać wstanie jakby z tego leżenia w lewą stronę, żeby się położyć w drugą stronę, no to troszkę mija, więc trzeba to tutaj wszystko wykminić. Ja tutaj zobaczę jeszcze jakie mamy widoki. Pobawię się klawiszologiem, więc nie będę tutaj zwracał uwagę za bardzo na swoje miejsce. Możemy, jak widzicie, obracać się tyłem. Pokombinuję. Tutaj na selekcie mamy jakieś oddalenia kamery. Po tym zakręcie na jakiejś większej, prostej zaraz będę się bawił tym dalej. Cała zabawa tutaj polega nie tyle na też na skręcaniu, ale na odpowiedniej zabawie w gaz i hamulec. Czyli nie mamy tutaj akcji w stylu niektórych Need for Speedu, wciśnij gaz do dechy i się nie przejmuj. O, także mamy nawet widok za owiewki. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o grafikę, bardzo fajnie to jest zrobione. Mi się naprawdę bardzo fajnie ten tytuł podoba. Polecam fanom motocykli. Dość ciekawie zrobione. Kilka widoków. Z dalszej odległości, z bliższej odległości. Ja tutaj się bawię teraz tymi widokami. Owiewka bliżej, owiewka dalej. Także mamy tutaj spory wybór. Animacja też jest dość fajna. Choć nie ma tutaj zbyt dużo do animowania, ale tutaj ta postać tym tyłkiem przesuwa się po tym motocyklu dość fajnie, płynnie, realistycznie. Motory też tutaj w miarę się kładą, ok. No i widzicie, trawa równa się ała. Także jest to tytuł do skillowania. Tutaj możemy sobie podejrzeć,
statystyki na R1, bo cały czas bawię się tą klawiszologią. Dobra, wyjedźmy z tego szutru. Na prawej gałce nie robimy nic, sterujemy lewą. Patrzę, czy na D-padzie też się da sterować. Da się sterować. Puściłem na moment analoga. Także jeżeli ktoś lubi wymagające wyścigi, to niech sam oceni, czy ten tytuł mu się będzie podobać, czy nie. Jeżeli chodzi o moje osobiste odczucia, bardzo fajny tytuł. I na jeden kółeczku. Zobaczymy, czy da się przewrócić na plecy. Da się, jak przehulujemy. Ok, to chciałem sprawdzić. Trzeba w odpowiednim miejscu, tak jak mówię, sterować tutaj gazem, hamulcem. Przystawianie tego chłopka przysłowiowego. I jedziemy dalej. Ja tutaj może wyjdę z tego trybu, żeby nie zanudzać. Zobaczymy, co my tutaj mamy jeszcze. Bo ten to był taki typowo quick race. Zobaczymy, jak tutaj będzie przebiegać ta kariera. Tutaj widziałem też samouczek jakiś. Sam jestem zainteresowany, co tutaj jest w zawartości tego tytułu. Także chwilę nam się tutaj to wczytuje. I zobaczymy, co tam dalej możemy tutaj z tym tytułem robić. Widzę, że tytuł sponsorowany przez Alfa Romeo, bo widzę, że do wygrania Alfa Romeo Mito tam się kręci. Team Selection, Rider Selection, Track Selection, ok. Wejdźmy z tego tutaj Quick Race'u i wejdźmy w Challenge, zobaczymy, co to jest. Aha, czyli czasówki jakieś, Special, zobaczymy, co tutaj jest. Też tutaj coś na czas. Jakieś inne rzeczy do odblokowywania, czyli nie tylko ścigamy się. Zobaczymy tutaj, jak wygląda tryb mistrzostw. Ok, wchodzimy do mistrzostw. Otwieramy sobie tutaj nowe mistrzostwa, jakiś pierwszy lepszy slot. I tak, wybieramy sobie tutaj z tego, co widzę, kierowcę. Tylko dwóch tutaj mam do wyboru. Dobra, wybierzmy sobie tutaj tego gościa. Wybieramy team. Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki, BMW, Aprilia, Kawasaki. Dobra, pojedźmy tutaj Kawasaki i śmigamy tutaj na tor. Jakieś demeczko nam tutaj się włącza. Phillip Island, ok. Tutaj mamy chyba tutaj kalendarz zawodów. No i gra tutaj, widzę też punkty na zakrętach, nie wiem, czy to jest maksymalna prędkość, którą bezpiecznie można tutaj śmigać, nie mam pojęcia, będę musiał dłużej z tym tytułem trochę spędzić, ale już wiem tutaj, że trzeba się uczyć torów na pamięć, że trzeba uczyć się tutaj tych wszystkich prędkości na danych rodzajach zakrętów, jak najlepiej wchodzić w zakręt. Ok, coś nam się tutaj zapisuje, mamy tutaj nawet ustawienie jakiegoś motocykla. Zobaczymy. Zawieszenie, sterowność, jakieś tam biegi, bla bla bla. Balans hamulców, opony. A wejdźmy tutaj, dajmy na to, do zawieszenia. O, i można sobie tutaj tymi wszystkimi opcjami sterować. Także jest coś do zabawy, żeby ustawić swoją maszynę. Zobaczymy, co tutaj jeszcze oprócz tego mamy.
Mamy tutaj inżyniera. Advice. Zobaczymy. Ok. On tutaj nam jakieś rady daje. Dobra, wyjdźmy z tego. I idziemy tutaj na tor. W tej chwili autodrive. A, już mi się włączył. Ha, ja się zagapiłem. I zapierniczamy tym naszym Kawasaki. Okej, okay. Jedziemy dalej. Prędkości zawrotne w okolice 250 wzwyż. Także podejrzewam, że tytuł tak naprawdę przy dłuższym obsowaniu to nie tylko właśnie wyuczenie się na pamięć tras i jak najlepiej tutaj jechać, ale też ustawienie motocykla. Po tym co zobaczyłem, jest tego dość trochę. Także dobrze, że dostrojony motocykl na pewno będzie robił jakąś różnicę przy hamulce czy zawieszenie wedle siebie. Także mamy taki testowy przejazd, żeby się zapoznać z torem. Dosyć ciekawy tytuł. Tylko to mnie zawsze śmieszyło, zaraz wam pokażę. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie zrobione. Zatrzymiemy się. A nie, podpiera się nogą. Myślałem, że będzie stał. Okej, okay, jedziemy dalej. Można podpatrywać innych mniej więcej, jak oni się tutaj układają do toru. Żeby czegoś się nauczyć. Ok. Zobaczmy, czy możemy tutaj wrócić. Ok. Ja chcę już przystąpić do samego wyścigu. Nie chcę, powiedzmy, tutaj ćwiczyć. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Czy jest taka możliwość? Mamy time forward. Nie wiem, nic się nie dzieje. Ok, zobaczmy jeszcze tutaj tor. A, tutaj mamy wszelkie jakieś statystyki dotyczące toru. Pierwsza kwalifikacja, druga kwalifikacja. Możemy sobie tutaj to skipnąć. Ja już sobie skipnąłem do wyścigu, co na pewno nie będzie dla mnie dobrym rozwiązaniem, jak ja tutaj nie ćwiczyłem, nie uczyłem się tego wszystkiego. No, ale żeby wam pokazać tą końcówkę tutaj tego filmiku. I tak za moment się filmik kończy, także minuta 15 pozostała. Zobaczycie sobie ten kawałek wyścigu. Jak możecie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, wspierajcie. A, chyba dupa. Mamy jakiś następny tutaj myk. No i mamy tutaj wyścig. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się tak jak mówiłem, komentujcie, oceniajcie i do następnego filmiku, trzymajcie się, hej!